Nie warto głosować na małe partie, to zmarnowany głos. Zmierzmy się zatem z tym największym kłamstwem powtarzanym przez polityków PiS i PO oraz medialne tuby tych obu dwóch partii. Moi drodzy, proste ćwiczenie, każdy może je przeprowadzić sam, to nie jest nic trudnego, już wyjaśniam. Wrzućcie sobie w Google w wyszukiwarkę Wikipedia wynik wyborów 2001, 2004, 2006, 2010, 2015, 2019, 2000, wszystko. I tam jak przewiniecie w dół, to w Wikipedii jest taki standard, że się prezentuje taki paskowy wykres, który porównuje wynik procentowy partii z ilością przyznanych mandatów w Sejmie. No bo mandatów mamy liczbę naturalną, 460, no i często tych procentów nie da się podzielić, tym bardziej, że wchodzi w grę jeszcze skomplikowany system D'Hondta, który de facto dzieli te mandaty w oparciu o wynik w okręgach, a nie o wynik ogólnopolski, którym nas bombardują sondażownie i tak dalej. Moi drodzy, jaka jest z tego konkluzja? Już wam mówię, otóż wynik, czy tam PO ma 34, czy 31, czy PiS ma 27, czy 38, tak naprawdę nie ma znaczenia. W metodzie D'Hondta liczą się następujące wyniki. Po pierwsze, progi, mniej więcej, to wiadomo, matematyka, jak powiedziałem, będzie skomplikowana, ale mniej więcej liczą się progi typu 30, 25, 20, 15, 10 i między 10 a 5. I teraz tak to ostatecznie w przeliczeniu na D'Hondta wychodzi na mandaty. I teraz dlaczego PiS i PO wciskają Polakom kit, że nie warto głosować na mniejsze partie, że to jest zmarnowany głos, a już bzdurą jest, że głosowanie na mniejsze partie to jest głos na PiS, bo przecież za chwilę Platforma zapewne wyprzedzi w sondażach PiS, no i wtedy głosowanie na mniejsze partie będzie głosem na Platformę. No tak z ich filozofii. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w podziale na D'Hondta ten ogon, te formacje, które będą miały od 10 do 5%, one tak naprawdę zabierają posłów, czyli w przeliczeniu na mandatów zarówno PiS-owi, jak i PO porówno. Dlaczego tak jest? No bo dzieli się właśnie w tej metodzie D'Hondta, się odcina konkretne tam pakiety głosów i w pewnym momencie jak PiS-PO dostaną na przykład posła za pierwsze 5%, za drugie 5% albo 10%, tak? To nagle im na samym końcu tej wyliczanki stają na równi z tym całym ogonem i cały ogon odbiera im mandaty i PiS-owi i PO. Więc każda partia, która przekroczy 5%, odbiera PiS-owi i PO mandaty i bzdurą jest twierdzenie, że to jest głosowanie na PiS albo że nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Spójrzcie sobie właśnie na te Wikipedie, na te paskowe wykresy. Tam zawsze partie, które miały w granicach 10%, w przeliczeniu na procenty mandatów dostawały więcej. Czyli na przykład Lewica miała 8% czy 10%, a mandatów z tych 460 dostawała 12, 13%. I tak samo kolejne inne partie, które miały 7, 8, ja przypomnę, że Paweł Kukiz miał 8,6%, a dostał 42 posłów. Petru podobnie miał bardzo niski procent, a dostał stosunkowo więcej posłów. W związku z tym, moi drodzy, nie dajcie się oszukać. Natomiast dlaczego istotne jest głosowanie na małe partie? Otóż małe partie de facto decydują o przyszłym rządzie. I jeżeli ci, którzy chcą odsunąć PiS od władzy, myślą o tym, żeby to się stało, to głosowanie na Platformę jest zmarnowanym głosem. Dlaczego? PiS i Platforma mają podobne wyniki. Tam różnica 2-3% jest bez znaczenia w podziale mandatów, więc będą miały podobną liczbę posłów. O tym, kto będzie rządził, zadecyduje ogon. A kogo mamy w ogonie? Mamy Lewicę, no, która raczej z PiS-em w koalicję nie wejdzie. Mamy Konfederację, która sama deklarowała ustami Bosaka, że nie może dać słowa, że z PiS-em nie wejdzie w koalicję. I mamy PSL, który jak wiadomo jest partią swingującą. Pójdzie tam, gdzie mu dadzą więcej. Tak przynajmniej historia pokazuje, że PSL zawsze dogadywał się z każdą partią, nieważne, która tworzyła rząd. Nie ma to dla niego przeszkód. Zatem, kto zdecyduje o tym, jaka będzie większość w Sejmie? Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Jesteśmy jedyną partią, która jasno deklaruje, że z PiS-em nigdy.
bandytów pisowskich chcemy wsadzać do więzienia i nie pozwolimy, aby Tusk po raz kolejny, tak jak w poprzednich swoich latach rządów, zamiótł pisowski bandytyzm zamiótł pod dywan. My na to nie pozwolimy, więc głosując na nas, odsuwacie PiS od władzy, głosując na nas, pilnujecie Tuska, aby rozliczył bandytów z PiSu i głosując na nas, głosujecie na Polskę liberalną. Polskę bez rozdawnictwa socjalnego, bez złodziejstwa, Polskę, która będzie ekonomicznie funkcjonowała najlepiej w Europie i nie będzie to państwo kosztowało nas wszystkich tak dużo. Więc głosujcie na małe partie, aby odsunąć PiS od władzy i stworzyć dobrą koalicję opozycji. Pozdrawiam.